Dzień dobry, Dzień witam dobry. Panią. 23 tysiące potencjalnych nabywców, że tak powiem, prawa własności. Ile udało się do tej pory załatwić? Dotychczas wydaliśmy, ponieważ trzeba tutaj rozróżnić grunty gminne i grunty skarbu państwa wydaliśmy 1820 zaświadczeń, jeśli chodzi o grunty gminne. Natomiast jeśli chodzi o grunty skarbu państwa, ponad 4400. Zaświadczenia ilościowo, jeśli chodzi o skarb państwa, to zbliżamy się do końca wydawania zaświadczeń. Natomiast jeśli chodzi o gminie, z pewnością do półrocza, jeszcze przyszłego roku, potrwa proces wydawania zaświadczeń. I pytanie, bo. Przy tym przekształceniu możemy otrzymać ulgę, jeśli wniesiemy opłatę jednorazową nawet do 98% 8 wartości. A, I co? Stracą ci, którzy nie dostali tego zaświadczenia, ową ulgę? Jak to będzie uregulowane? Bonifikaty są przywilejem byłych użytkowników wieczystych i one udzielane są na ich wniosek. Jeśli chodzi no, Ale bez zaświadczenia jeśli wniosku chodzi, nie sporządzę. Jeś, właśnie. E, w związku z tym, że proces wydawania zaświadczeń będzie przebiegał jeszcze w 2020 roku, to też Rada Miasta Biegostoku na sesji w dniu 25 listopada podjęła uchwałę, w której to wychodzimy naprzeciw i Rada to zatwierdziła uchwalając tą uchwałę, że jeśli zaświadczenie będzie doręczone po 30 listopada, 2019, czyli również w 2020 roku i w Właściciel obecny yy, złoży deklarację w ciągu dwóch miesięcy od dnia wydania takiego zaświadczenia o zamiarze uiszczenia opłaty w formie jednorazowej i uiści ją w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości, będzie korzystał z najwyższej bonifikaty 98%. Czyli niezależnie od tego, czy ma coś zaświadczenie, czy nie, z tej bonifikaty będzie mógł skorzystać. Tak, ciągłość, jeśli chodzi o udzielanie bonifikat. Natomiast y, mogą być kłopoty do skorzystania z tego przywileju. Y, właściciele, w odniesieniu do których już te zaświadczenia zostały w tym roku wysłane, y, ponieważ duża część nie złożyła wniosków o udzielenie bonifikaty. Czyli apelujemy, jeśli chcecie Państwo skorzystać z tej bonifikaty i z, wnieść jednorazową opłatę, to trzeba się spieszyć z wnioskiem. I można tak powiedzieć, ale no trzeba też mieć na uwadze, że do końca roku pozostało nam już niewiele, dwa tygodnie, natomiast organy mają y, obowiązek wydania w ciągu 14 dni. Niemniej jednak y, taką informację na, wydaje się z należytą starannością i z. Respektując zapisy uchwały Rady Miasta, czyli musimy występować do, do kilku jednostek i departamentów, y badając, czy właściciele nie zalegają wobec dochodów gminy. I ten proces jest dosyć długi, więc. Y Mogą mieć właściciele problemy z uzyskaniem tych informacji. Ale i tak, jeśli ktoś chce z tego skorzystać, to im szybciej to zrobi, to z pewnością. Jest pytanie kolejne, bo nie ma ktoś tej decyzji, i pytanie, czy za 2020 za to użytkowanie wieczyste wnosić opłatę, to będzie odliczone, będzie jakoś upust, no bo skoro. Urząd nie wydał tego zaświadczenia, nie zmieściliśmy się terminowo, to dlaczego mamy ponosić konsekwencje finansowe? Ustawodawca nie do końca sprecyzował, jak mają zachowywać się użytkownicy wieczyści, również organy, ale pośrednio y, sytuacja wygląda w ten sposób. Y, tak można wy, wy, wywnioskować, y, iż te grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przekształcają się z nim 1 stycznia 2019 roku i ustawodawca w jednej z nowelizacji powiedział, że jeśli użytkownik wieczysty dokona opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, to są one zaliczane na poczet opłaty rocznej przekształceniowej bądź opłaty jednorazowej. I jeśli ta opłata z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa, to organy mają obowiązek w ciągu 30 dni zwrócić nadpłatę. Czyli na wszelki wypadek zapłacić, bo i tak to zostanie uwzględnione później w odliczeniach ewentualnie od tej opłaty To oczywiście decyzja użytkownika wieczystego. No, ale zaleganie z jakimkolwiek podatkami jest Zgadza niebezpieczne. Się. No jest niebezpieczne. Dobrze jest to oczywiście wykonać telefon do urzędu i zasięgnąć informacji, czy taka nieruchomość podlega przekształceniu. Zatem pytanie. Takie najważniejsze, dlaczego to tak wolno idzie. No bo wydawało się, że powinniśmy mieć, bo mówimy o prawie własności, porządek, totalny porządek. Jest tu decyzja powinna być wydana błyskawicznie, dlaczego zatem ten proces tak się przeciąga, dlaczego tylko 30% około tych zaświadczeń wydaliśmy, a nie 100%. Trzeba zwrócić uwagę na trzy nowelizacje. w Przeciągu tak krótkiego okresu czasu ustawy o przekształceniu. I te nowelizacje nie pomagały organom wydającym zaświadczenia, wręcz przeciwnie, yy, doprowadzały do yy, Obowiązku wykonania szeregu czynności. Między innymi na terenie naszego miasta, tak jak pan powiedział wcześniej, potwierdzam to, 22,5 tysiąca użytkowników wieczystych, do nich musieliśmy wysłać pisma odnośnie pomocy publicznej, poinformować. To jest proces długotrwały, również sprawdzić, czy aktualizacja dokonana przed 5 grudnia. 2019 roku została skutecznie doręczona. Powrócić do starych opłat, dokonać zmian stawek procentowych, jeśli chodzi o nieruchomości, na których są budynki wielorodzinne, gdzie również są garaże i miejsca postojowe. Należało zmienić stawki po, uprzedniej, po uprzednim wysłaniu informacji, potwierdzeniu przez użytkowników wieczystych, że nie prowadzą działalności gospodarczej. To również w odniesieniu do pięciu tysięcy użytkowników wieczystych należało zakończyć postępowanie administracyjne. I wówczas ten proces wydawania zaświadczeń został rozpoczęty po uporządkowaniu stanów prawnych nieruchomości na przełomie lipca sierpnia. Czyli On... przez y, pierwsze prawie 7 miesięcy trzeba było czyścić tak. geodezję. Uporządkowaliśmy stany prawne i, i, i doprowadzaliśmy do tego, by y, można by było wydawać y, zaświadczenia. Ale, Ale sam proces, też chciałabym tutaj tak. podkreślić, że sam proces wydawania zaświadczenia y, y, potwierdzającego przekształcenie nie kończy się, ponieważ organy mają narzucone terminy y, po wydaniu zaświadczenia zaświadczenia które przesłać należy do sądu rejonowego następnie na wniosek trzeba wydać informację o wysokości tej opłaty i po uiszczeniu opłaty wydać zaświadczenie o wykreślaniu roszczenia z działu trzeciego te zagadnienia realizowane księdze są w Księdze wieczystej przez te same osoby i generalnie no bardzo dużo czasu zajmuje obsługa powiedzmy jednego użytkownika od początku do końca. Czyli to jak mamy te 23, dodać wszystkie te czynności urzędowe, to robi się prawie pół miliona, tak? Zgadza się, bardzo Cynności. dużo czynności. Ale to oznacza również, bo przyglądam się tym wszystkim procesom y, zmian własnościowych, przekształceniom i tak dalej od wielu, wielu lat, że my tak nie do końca mamy uporządkowane te stany prawne, stany geodezyjne. Za każdym razem, kiedy przychodzi jakiś pomysł, żeby coś nowego y, w tej dziedzinie zrobić, to najpierw za każdym razem czyścimy stany prawne, stany geodezyjne, bo zwykle to dotyczy kolejnego, kolejnej grupy użytkowników. Kiedy Możemy się dorobić takiej sytuacji, że pani będzie wiedziała jako szefowa departamentu skarbu w Urzędzie Miejskim. To jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest tam, to jest innej osoby, to jest innej instytucji i wiem wtedy, co mam i z czego mogę ściągać podatki. No co do zasady yy, yy, znamy yy, stany własności, Ale ponieważ bazujemy na księgach wieczystych. Pracować. Co innego, porządkowanie stanów prawnych, jeśli chodzi o wytyczne z ustawy i, i ich nowelizacji. Również obowiązki u, użytkowników wieczystych, to jest bardzo ważne, którzy mają obowiązek porządkowania swoich stanów, aktualizowania. Starów, aktualizowania. Tak. Jeśli chodzi o Adresy, o ujawnianie budynków, bo istota prawa użytkowania wieczystego polega na tym, że to grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste. Budynek natomiast stanowi odrębną własność użytkownika wieczystego i powinien być naniesiony w Księdze Wieczystej. A czasami nie jest. A czasami nie jest. Stąd też również wydawanie zaświadczeń w tym temacie, jeśli chodzi o, o grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zostały przesunięte w czasie z uwagi na Księdzi Wieczyste również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypominam, że żeby otrzymać ulgę, trzeba złożyć wniosek, bo bez tego nie da się tego procesu obniżania opłat uruchomić. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia również.